najszybciej, używając tylko losowych narzędzi, wygrywa, zaczynając od tego właśnie argula. Mamy tutaj mnóstwo niesamowicie dziwnych narzędzi, jak bierki, młotek, nożyczki i wiele więcej. I sprawdźmy teraz to, jak go ma zjeść. Daj mi łyżkę. Uwaga, na starcie masz klipsy. To tamte to są klipsy? Spróbuj, kochanie. Ostrożnie. Przygotowaliśmy wszystkie możliwe sposoby jedzenia, jakie się dało. Nie ma więcej. Więc pytanie, czy będę miał coś gorszego niż ty, kochanie? Nie da się już. Widelec! No widelec na start! Tu nas nagrywa jedna kamera, tu nas nagrywa druga kamera. Czas oficjalnie start, wystartowało. Skarbie, jeżeli tym klipsem zjesz to szybciej niż ja, tym widelcem, przysięgam, dostaniesz ode mnie 10 000. O kurde, motywacja. Mogę to jakoś tak robić? No teoretycznie, Wiktoria, możesz. Już ten widelec nie jest taki dobry znowu. No jak to nie? Na pewno lepszy niż to, co ty masz. Ja już zaczynam od klipsa, to ja nie wiem, jak ja skończę. Tada! Już! Wiecie, co zajęło? Było 0-0, teraz jest 1-0. W drugiej rundzie będą lody pistacjowe, będzie chyba ciężej. Mam taką ochotę na tą rzecz. Szczególnie jeżeli na przykład wylosujesz takie szczypce, trytytki. Boże, kto dał te trytytki? Kochanie, ten telefon jest dla ciebie, ale czekaj. Bo dzisiaj mamy najlepszy na świecie sposób losowania, serio. Jeżeli powiesz, Wiktoria, słowo pizza, będzie losowanie. Tak. Uwaga. I co będziesz w takim razie wylosowała? Mini łyżkę wylosowałaś! To jest mini łyżka, czy to jest mini łyżka? To jest mini łyżka. Pizza. I łyżeczka! Jeżeli też lubicie pizzę, możesz zostawić suba. Porcje są identyczne. Łyżeczka ma 1 ml, a twoja 5. No jest różnica, muszę przyznać, na razie ja mam większe szczęście. Ostatnio masz większe szczęście w tych filmach. Jestem ciekaw, jak ci się będzie jadł taką łyżeczką, kochanie. Mamy cały taki pojemniczek do zjedzenia. Robimy już to minutę. Zimne. Nie czułem podniebienia przez chwilę. Tyle ci zostało? Mi zostało jeszcze tyle. Jestem ciekaw, czy będzie 2-0. Ostatni kędzim już został. Chyba, że... Czekaj. To się nie liczy przecież już, nie? Ja zostawiłem takie coś na dnie. No chyba nie, ja po prostu zjadłam. Runda zajęła nam 4,5 minuty. Dotychczas zjedliśmy arbuza, w drugiej rundzie były lody. Co będzie w trzeciej? A zobaczysz. Trzecia runda, teraz będziemy mieli pączurki. Zadowolona, co? Zanim będziemy losować, czym będziesz go musiała zjeść, bardzo cię proszę, opuść na chwilę to pomieszczenie. O matko, no dobrze. Pa. Jest coś, czego Wiktoria nie wie. Jeżeli usiądziecie tutaj na podłodze, a właściwie to się położycie, zobaczycie to. Pod łóżkiem, słuchajcie, ukryłam taką fortunę. Nie pytajcie, dlaczego pod łóżkiem. W każdym razie tutaj jest mnóstwo utrudnień, jak na przykład wymień rzecz przeciwnikowi, przez minutę nic nie robisz i wiele więcej. O, może zdobędę plus 1 punkt. 2-1, kręć! I uwaga, jaką będziesz miała tutaj... Nic nie rób przez minutę. Masz pecha coś ostatnio. No ja nie wiem. Hey Siri, pizza. I co wylosowałaś? Drewniana łyżka. Nie jest to najgorsze. Nawet pomysł już. Patrząc na to, że miałaś malutką łyżeczkę, a wcześniej klipsa, ta drewniana łyżka jest dla ciebie na ten moment najlepsza. Zrobię to z całej siły. Wow, widzę, że musisz... Bagę, czekaj! Nic nie rób przez minutę. Teraz zrobię jedno okrążenie, to teraz ty losuj. Mam nadzieję, że będziesz miał trytytkę. Pizza. I uwaga. Mini łyżka. To jest moja łyżka, a to jest Wiktorii łyżka. Trochę różnica jest. Nagrywa się. Wika, nie możemy jeszcze robić nic przez 50 sekund. Mam chwilę, żeby się zastanowić, co ja mogę zrobić z tym pączkiem. No dobra, możemy jeść. Start! A przed nami jest jeszcze tyle rund dzisiaj, że to jest aż niesamowite. To jest dobry sposób. Jaki miałam na początku, a potem wpadłam na to. Wika już prawie ma połowę, ale idziemy łeb w łeb, bo ja w sumie mam bardzo podobną ilość. Minutę to już trwa. To jest twoja pierwsza poważna szansa, żeby w końcu zdobyć jakieś punkt. Wiem, chciałam wykorzystać. Po 2 minutach na razie tak to wygląda. Masz na razie więcej go zjedzonego. Nie, zostało ci tyle? Połknęłaś. A milisekundy później. No właśnie nie wiem. Bo ty połknęłaś, a mi jeszcze taki mały kawałek został do połknięcia. Wika, jest 3-0, musisz się odkuć. No smutno mi. Dotychczas jedliśmy arbuza, lody oraz pączka. I teraz czas na płatki z mlekiem. I dokładnie te rundy nagrywamy kilka dni później. Bo Wika się wcześniej źle poczuła. Po ostatnich rundach. Tak. Na płatki najlepsze byłoby albo ta wielka łycha, a najgorzej będzie mieć takie szczypce. Uwaga, co będę miał w takim razie ja? Ale czad! Ja wylosowałem łyżkę, a ty wylosujesz, Wiktoria, uwaga, łyżeczkę. No. Mam szansę. Miało być coraz trudniej, a ta runda jest najlepsza ze wszystkich. Po 3 minutach wygląda to tak, mamy właściwie tyle samo. Ej, ale mleko też mam wypić? Coś się zrobił. Nie wiem, zniknęło. To jest teraz ważny punkt, bo mamy tyle jeszcze rund do końca, że masz szansę wygrać. Los mi nie sprzyja. Wika, musisz się bardziej postarać. Przed nami piąta runda. Teraz będziemy mieli pizzkę. Fajnie, ale wciąż to nie będzie najtrudniejsza rzecz. Chyba że wylosujesz wszystkie do ziemniaka. Tak, w sumie pizza będzie łatwa do zjedzenia. Do jedzenia pizzy będę używał drewnianej łyżki. Może być ciekawe. Nie wiem, z tego wyjdzie. Teraz moja kolej. Uwaga, uwaga. Teraz hochla. Dobra, to bierę hochle. Czas start. Poprzednia runda trwała 5 minut. Jestem ciekaw, ile zajmie ta. To jest ciężkie, zwłaszcza, że jakby używamy... Ty to kroisz. Ty w sumie mądre, to ja też tak zrobię. No ty jak ukroisz, to ukroisz tak pół pizzy w sumie. Żebym talerza nie ukroiła. Jak ty to zrobiłeś? O, dobra. Teraz pytanie, co, jak ty to chcesz zjeść? To hopla nie jest taka łatwa. Ale teraz stop. Zanim weźmiesz swojego kęsa, zanim ja wezmę swojego kęsa, sprawdźmy, co powie nam koło fortuny. Co się teraz stanie? Co mi koło fortuny podpowie? Może masz +1 punkt? Tak, mój pierwszy punkt. I ja w takim razie będę miał... Nic nie rób przez minutę. Co się śmiejesz? Mam szansę. Wiktoria, możesz wrócić do jedzenia, ja będę mógł dopiero, gdy będę miał 10 minut na ekranie. Nie dość, że zdobyłaś pierwszy punkt na kole fortuny, tak teraz masz szansę wygrać tę rundę, dzięki czemu byłoby 4-2. 40 sekund jeszcze dalej nic nie mogę robić. Jesteśmy aktualnie na bardzo zbliżonym poziomie. Masz nawet ciutkę mniej, jeżeli to zjesz. 3, 2 i 1. Mogę wrócić do gry. Jakbyśmy mieli porównać te dwa kawałki, na ten moment zostało ci jakieś 27%, mi zostało jakieś 28%. Tobie zostało trochę więcej. Będę teraz mam najgorszą część, najbardziej suchą. Nie. Przed tą rundą było 4-0, po kole fortuny było 4-1, a po jedzeniu jest 4-2. I w tej rundzie będziemy mieli sushi, to jest coś, czego bardzo nie chcę jeść. Sprawdźmy, co się stanie, zobaczmy, czym to trzeba będzie jeść. Tak, jeden losuje! Co w takim razie, czym będziesz musiała jeść sushi? Mieszadełko. Co to jest mieszadełko? To jest mieszadełko. To Mateusz wymyślał nazwę do tego. Takie mam pojęcie, jak to się nazywa. Póki co ja losuję i będę musiał jeść sushi, uwaga, czymś takim jak szczypce. No i idealnie, normalnie jak pałeczkami. Będzie nawet lepsze niż pałeczki. Sprawdźmy. Czas start. Jestem ciekaw, jak ci pójdzie. Jest 4-2. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Szczypce to jest dobre. Brakuje mi sosu sojowego. No to tak szybko jesz. Ty się uspokój. 30 sekund zjadłaś 2 sushi. Bo ja jem sushi codziennie na obiad. Jak ty to jesz? Przestań! Minutę to trwa. Ty wszystko. To było niedobre sushi. Czy ty zdążyłaś zjeść swoje sushi i moją krewetkę jeszcze przy okazji ukradłaś? Nie ukradłam, tylko uznałam, że nie zjesz, więc wzięłam. Tym tyrerem. 4-3 dla Matiego. Ten wynik jest tak zbliżony teraz, że tablicę postawię tutaj. I przed nami jedna z trudniejszych rund, a mianowicie fryteczki. Chciałabym bardzo wykałaczki. Wykałaczki były wyjątkowo spoko, albo szczypce, wyobraź sobie nimi to jest. Patyczki! Myślę, że one będą idealne. Z kolei ja, słuchajcie, będę miał do jedzenia frytki za pomocą dziadka do orzechów. Teraz chyba się role odwróciły, jak przez całą pierwszą część miałem mega wparta, tak teraz jest totalnie na odwrót. Takim czymś będzie tragedia. Czas start! To jest pierwszy raz, gdzie totalnie nie mam pojęcia, jak ja to mogę zjeść. O, patrz, udało się. Nie widzę tego jakoś dobrze, a jakby jakoś tak? Ja nie wiem, jak ja będę mogła, chyba że ewentualnie to mogę tego dziadka jakoś wywalić. Patrz na to. Dziadek do frytek nie jest taki zły. Ale ja mam wrażenie, że połowa tych frytek jest surowa. Też tak mam. Swoją drogą, taka porcja frytek ma dość dużo kalorii, a patrząc na całokształt, ile już w ogóle zjedliśmy, to okazuje się, że w całym challenge'u zjedliśmy naprawdę, naprawdę sporo. To jest najlepszy sposób, zdecydowanie, żeby po prostu to wszystko wkładać do tego tutaj dziadka. No to zaczyna się problem. 3 minuty i 8 sekund to trwa. Zostało ci 42 frytki, Wika. Postaraj się, zjadać już znaczną większość. 4, 5. Czwarta minuta. Masz ich tu jeszcze kilka. Ta porcja frytek wyglądała wcześniej tak, a po 6 minutach wygląda tak. Kochanie, zanim nabijesz kolejną frytkę, spójrz tam. Jest 4-3, odrobiłaś się, było 4-0, potem 4-1, 4-2, teraz 4-3. Masz wielką szansę, żeby jeszcze tu wygrać. Mam pewien pomysł. Mamy 11 minut. Jemy do 12 i na 12 minutach losujemy kołem fortuny. Zobaczmy, co się wtedy stanie. Nie mam siły. Ta runda zdecydowanie jest chyba najtrudniejsza ze wszystkich, które do tej pory były. Tak, bo jesteśmy już na jedzeniu, te frytki są surowe, niedobre i jest ich dużo. Na razie jest 4-3, Wiktoria ma o połowę mniej frytek. Ja na ten moment wylosowałem dla kolorów. Super, może będą teraz lepsze. Polej ostrym sosem, to jest moja rzecz, którą wylosowałem. Teraz moja kolej, mam nadzieję, że wylosuję o mnie tą rzecz. Na początku miałeś mega pecha, potem miałeś mega szczęście i zobaczmy, jak będziesz miała teraz. Wymień narzędzie na dowolną rzecz. Ale ja mam dobrą rzecz. Nic co za wiele u ciebie nie zmienia, przynajmniej nie masz ostrego sosu. Czas wznawiamy z powrotem. Absolutnie nie wymieniam swojego patyczka, to jest najlepsze narzędzie, jakie mogłam dostać. Ten sos, mam sobie jedną z najostrzejszych papryczek. A, to dla siebie też. Gdzie do mnie? Jestem ciekaw, czy te frytki teraz będą lepsze pomimo tego sosu. Uwaga, czy to będzie ostre? Trochę mi w tych frytek wpadło do tego sosu. Jak? Nie wiem, co jest gorsze, ten sos czy ta surowa frytka? Widzowie, spójrzcie, jak my się poświęcamy dla was. 7 frytek, Wiktoria, dasz radę. U mnie zostało trochę więcej, zwłaszcza, że większość jest jeszcze wymieszana z tym beznadziejnym ostrym sosem. Nie mam tego jak już łapać. Nie najwyżej smakują, są chyba lepsze. 16 minut trwa ta runda. Tutaj pomyślał, że frytki będą rzeczywiście najgorsze. Może zdążę to jeszcze zjeść w sumie szybciej. Uwaga, uwaga. Masz, Wiktoria, punkt. 20 minut. Ale mamy jeszcze ostatnią finałową rundę. Mateusz, jak wygrasz? Moment, na który wszyscy czekaliśmy. Spaghetti jedno, spaghetti drugie. Ale zanim wylosujemy na przykład kulę do ucierania, ubijaczkę, maszynę do pierogów, papier toaletowy, co on to robi. I zanim to wylosujemy, teraz wylosowaliśmy Zuzulę, która jest nową subskrybentką z kanału. Możecie również kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj i też się pojawić jak Zuzula w jakimś tam odcinku. Losuj mi. Uwaga, nie patrzmy. Ale fajna rzecz. Wylosowałaś mi widelec, kochanie. Jesteś... Ja wiedziałam, żeby się na to nie zgadzać. Nie patrz. Nie. Ubijaczka. Wiktoria się załamała, ale ja ci powiem szczerze, że ubijaczka będzie genialna. Spójrz tylko na to. Spokojnie z tym sobie poradzisz. Czas wystartował właśnie teraz. Jestem ciekaw, jak to ci będzie szło. Brawo, kochanie, wzięłaś pierwszy makaron. Mati. Jak ci korzysta z tego? Bardzo źle. Nie mam na to sposobu, nie mam pojęcia, jak ja mam przekręcić z tym, żeby nabić cokolwiek. Daj, pokażę ci. Dobrze ci idzie. Daj mi spróbować. No dobra, to nie jest najłatwiej. No w ogóle to nie jest łatwe. Gratulacje. Walka była zacięta, połowa odcinka. Gdyby nie ty, nie twój widelec, nie wygrałbym. Czekajcie teraz tutaj, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się od razu w poprzednim odcinku na kanale. Pa! Pa!